Pierwsza i druga wojna czeczeńska były jednymi z najbardziej krwawych i brutalnych, jakie miały miejsce w niedalekiej przeszłości. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał o historii wojen czeczeńskich. Upadek Związku Radzieckiego w 1991 roku był jedną z przyczyn powstania nowej, autonomicznej republiki w północnym Kaukazie. Czeczeńska Republika Iczkerii, bo o niej mowa, powstała dzięki grupie przywódców, na czele których stał Dżohar Dudajew. Jej obszar zamieszkiwała duża ilość Rosjan, którzy porzucili te tereny po ogłoszeniu niepodległości. Co warto podkreślić, nowo powstała republika była przez władze innych państw, nie tylko rosyjskie, postrzegana jako samozwańczy i separatystyczny twór. 31 marca 1991 roku Czeczenia odmówiła Rosji podpisania układu federacyjnego. Było to bezpośrednią przyczyną wysłania do Czeczenii oddziałów jednostek rosyjskiego specnazu. Władze Rosji chciały w ten sposób narzucić swoją wolę i opanować ruchy, jakie powstały. Pomimo niewielkiego obszaru, determinacja Czeczenów spowodowała, że akcja ta zakończyła się niepowodzeniem. Co warto zaznaczyć, Rosja nie odbudowała jeszcze sił po niedawnym konflikcie w Afganistanie. 1 grudnia 1994 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn nakazał armii rosyjskiej rozpoczęcie inwazji na teren Czeczenii w celu, jak to określił, przywrócenia porządku konstytucyjnego. Do walki poza uzbrojeniem pancernym czy jednostek WDW i specnazu skierowane zostały głównie jednostki poborowych, którzy byli niewyszkoleni, słabo wyposażeni i słabo opłacani. Z drugiej strony stanęły siły czeczeńskie, które także były słabo wyposażone, ale posiadały olbrzymią motywację. Chociaż pierwsza wojna czeczeńska rozpoczęła się 11 grudnia 1994 roku, to dopiero 11 dni później rozpoczęto masowe naloty za pomocą artylerii na stolicę Czeczenii, miasto Grozny. Szturm na miasto nastąpił w nocy 31 grudnia 1994 roku, a armia rosyjska użyła wtedy w pierwszej kolejności jednostek pancernych, WDW i jednostek specnazu, a dopiero na samym końcu umiejscowione zostały jednostki regularnej armii. Grozny po tych atakach przypominało miasto z postapokaliptycznego świata. Ogromne straty poniosła wówczas ludność cywilna, tracąc nie tylko swoich bliskich, dorobki całego życia, ale także budynki administracyjne i publiczne. Jak się okazało, jednostki naziemne nie zdobyły miasta tak szybko, jak przewidywali to rosyjscy dowódcy. Tu jednak pogrążyli się w walce miejskiej i ponosili ogromne straty. W strachu przed śmiercią cywile uciekali z Groznego do okolicznych mniejszych miejscowości i wiosek. Bojówki czeczeńskie prowadziły zaciekłą obronę Groznego, zakładając różnego rodzaju pułapki i prowadząc ataki z zaskoczenia zarówno na piechotę, jak i ciężki sprzęt Rosjan. Stolica Czeczenii została zdobyta dopiero w lutym 1995 roku, co może dziwić ze względu na ilość sił, jakimi dysponowały obydwie strony. Ciekawostką odnośnie tego wydarzenia jest to, że generał Lew Rochlin, który zdobył Grozny, odmówił przyjęcia tytułu bohatera Rosji, ponieważ uznał, że zwycięstwo, jak to określił, nad własnymi obywatelami nie było dla niego zaszczytem. Po utracie stolicy Rosjanie stali się okupantem Czeczenii. To właśnie wtedy rozpoczęły się zbrodnie rosyjskich żołnierzy na ludności cywilnej podczas tej wojny. Masowo torturowano, gwałcono i mordowano ludność cywilną. Zdarzały się przypadki, gdzie porywano młode kobiety i dziewczyny, które później zostały brutalnie traktowane przez rosyjskich żołnierzy. Szczególnym okrucieństwem wykazali się żołnierze w mieście Samaszki. Po nalotach na miasto żołnierze rosyjskiego MWD przeszukiwali domy w poszukiwaniu ocalałych, dokonując przy tym brutalnych morderstw, nie oszczędzając przy tym kobiet i dzieci. Według różnych szacunków zginęło wtedy od 150 do 250 cywili. Władze rosyjskie tłumaczyły później, że zbrodnie te miały zastraszyć czeczeńskich bojowników. Rosjanie nie oszczędzali nikogo, a samym zajściem później zainteresowali m.in. Amnesty International. Utrata Groznego spowodowała, że Czeczeni rozpoczęli walkę partyzancką w mniejszych miejscowościach i przeprowadzili kilka ataków na rosyjskie obiekty. W czerwcu 1995 roku Szamil Basajew wdarł się do rosyjskiego szpitala w Budionowsku i wziął jako zakładników tamtejszych lekarzy oraz pacjentów. Basajew żądał zakończenia wojny oraz rozmów między przywódcami Rosji i Czeczenii. Po zastrzeleniu kilku zakładników, Rosjanie przeprowadzili nalot, w wyniku którego zginęło ponad 130 osób. Sam Basajew natomiast uciekł do Czeczenii.
Pomimo olbrzymiej przewagi militarnej, Rosjanie byli coraz bardziej wykończeni działaniami wojennymi. Spadło morale, a także kilka wysoko postawionych dowódców zrezygnowało z pełnienia swoich funkcji. Dodatkowo istniało poparcie nawet wśród Rosjan dla utworzenia niepodległej Czeczenii. Rosyjska taktyka atakowania obiektów cywilnych, łamanie praw człowieka i brutalne naloty wzmocniły pozycję rebeliantów wśród zamieszkałej przy granicy rosyjskiej ludności cywilnej. To właśnie od jednego z takich ataków zginął Dżohar Dudajew 21 kwietnia 1996 roku. 31 sierpnia 1996 roku podpisano rozejm kończący pierwszą wojnę czeczeńską. Co jednak ciekawe, w dalszym ciągu nie było nawet wzmianki o niepodległości Czeczenii. W wyniku działań wojennych szacuje się, że zginęło około 40 tysięcy cywili, z czego aż 3/4 stanowiły kobiety i dzieci. Muzułmańska Czeczenia po pierwszej wojnie ciągle nie mogła uporać się z przestępczością, nie tylko na swoim terenie, ale i na terenie Rosji. Do tego dochodziły problemy gospodarcze, które pogłębiały kryzys w Czeczenii. W 1999 roku, pomimo wprowadzenia prawa szariatu, nic się nie zmieniło, a stosunki z Rosją były coraz bardziej napięte. Minęły zaledwie 3 lata względnego spokoju, gdy Czeczenia znowu stanęła w obliczu konfliktu zbrojnego z Rosją. Przyczyn było kilka, ale opowiem o najważniejszej z nich. Zaczęło się od ustąpienia przedwcześnie Borysa Jelcyna z funkcji prezydenta Federacji Rosyjskiej i zastąpienie go podczas swojej prezydentury nowym człowiekiem, Władimirem Putinem. To właśnie Putin, potrzebując wykazać się w oczach wyborców i pokazać się w oczach Rosjan jako osoba twarda, chciał krwawo rozprawić się z separatystami z Czeczenii. Żeby to zrobić, potrzebował pretekstu, który nadarzył się niedługo później. Zamachy bombowe na budynki mieszkalne w Bujnasku, Moskwie i Wołgodońsku, w których zginęło łącznie ponad 300 osób, były bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny czeczeńskiej. Co ciekawe, kilka lat po tych wydarzeniach dziennikarka i krytyczka Putina Anna Politkowska głośno oskarżyła, że te zamachy, które spowodowały wybuch II wojny czeczeńskiej, były zaplanowanym działaniem rosyjskich specsłużb. Dziwnym trafem, po wielu krytycznych słowach Politkowskiej, jej ciało zostało znalezione 7 października 2006 roku na klatce schodowej. Warto też wspomnieć, że najwięcej zyskał na tym nie kto inny, jak właśnie Władimir Putin, który objął po wyborach fotel prezydenta Federacji Rosyjskiej. Czy było tak, jak twierdziła Anna Politkowska? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. W początkowej fazie konfliktu wykorzystano zmasowane naloty lotnicze na wybrane cele. Rozpoczęły się one już we wrześniu 1999 roku, jednak to datę 1 października uznaje się za początek II wojny czeczeńskiej, kiedy to oddziały lądowe przekroczyły granicę czeczeńsko-rosyjską. Rosjanie szybko zajęli nizinną część republiki do rzeki Terek, na brzegu której zatrzymały się na dość długo. Na początku grudnia pod kontrolą wojsk rosyjskich znajdowało się już ponad 50% terytorium Czeczenii. Po otoczeniu przez oddziały rosyjskie Groznego 6 grudnia 1999 roku wezwano mieszkańców miasta do jego opuszczenia, zapowiadając, że osoby pozostające w mieście będą uważane za terrorystów oraz bojowników. Szturm na Grozny rozpoczął się 12 grudnia 1999 roku. Oddziały czeczeńskie, często składające się z bojowników, odniosły poważne straty w starciu z siłami rosyjskimi. Walki trwały niespełna 2 miesiące, a pozostałe czeczeńskie oddziały opuściły miasto 1 lutego 2000 roku. 29 lutego 2000 roku siły rosyjskie zajęły ostatnie miasto pozostające w rękach czeczeńskich – Szatoli. Warto tu wspomnieć, że 26 marca 2000 roku wybory prezydenckie wygrał Władimir Putin. W kampanii tej bez wątpienia pomogły mu zwycięstwa w II wojnie czeczeńskiej. Także trzeba wspomnieć, że żołnierze rosyjscy w II wojnie czeczeńskiej popełniali zbrodnie przeciwko ludności cywilnej. Zbrodnią tym zainteresowało się ponownie Amnesty International. Już w październiku 1999 roku takie sytuacje miały miejsce. To właśnie wtedy rosyjskie myśliwce otworzyły ogień do konwoju uchodźców z Groznego. Do końca nie wiadomo, ile osób zginęło podczas tego ataku. Kolejnym przykładem było zaginięcie w styczniu, a następnie znalezienie 5 osób, którzy zostali wcześniej brutalnie torturowani i zamordowani. Największym jednak skandalem był atak za pomocą artylerii i sił powietrznych, konwoju uchodźców i wsi Katyr-Yurt. Rosjanie zaatakowali podstawione przez siebie autokary wypełnione uchodźcami, które posiadały białe flagi. W wyniku tego ataku śmierć poniosło według różnych szacunków od 170 do 350 cywili. Rosja tłumaczyła później, iż istniało ryzyko ukrycia się bojowników pośród cywili, jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał Rosję odpowiedzialną za śmierć cywili w Katyr-Yurt.
W kwietniu 2000 roku zakończyły się regularne działania bojowe, a wszystkie miasta i wsie obsadziły wojska rosyjskie. Natomiast w 2002 roku, pomimo trwania walk partyzanckich, Rosja oficjalnie ogłosiła zakończenie działań zbrojnych. Zaczęła wtedy stopniowo wprowadzać w Czeczenii za pomocą działań politycznych plan normalizacji w celu zmarginalizowania i pozbawienia legitymacji wyborczej nieujętego prezydenta Aslana Maszadowa, kierującego niepodległościowym rządem. Trzeba też wspomnieć, że czeczeńskie bojówki także przeprowadzały ataki na ośrodki i cele cywilne. Tak było choćby w tureckim Stambule, gdzie 15 marca 2001 roku porwany został przez Czeczenów samolot linii Wnukovo Airlines. Samolot ten leciał ze Stambułu do Moskwy, a na jego pokładzie były 174 osoby łącznie z załogą. Samolot ten został odbity przez saudyjskie siły bezpieczeństwa. Największym jednak echem odbił się czeczeński atak na moskiewski teatr na Dubrowce. O tym zdarzeniu opowiadam w materiale o tytule Sukces za cenę krwi. 23 marca 2003 roku przyjęto referendum, które weszło do życia tydzień później, że Czeczenia jest integralną częścią Rosji. Zorganizowano także wybory, które odbyły się 5 października 2003 roku, jednak ich uczciwość była kwestionowana przez obecnych międzynarodowych obserwatorów. W wyborach tych wygrał prorosyjski polityk Achmat Kadyrow, jednak dotychczasowy prezydent Maszadow nie ustąpił ze stanowiska. Spowodowało to istnienie dwóch ośrodków czeczeńskiej władzy. Wojny czeczeńskie miały swoje konsekwencje, choćby w postaci dwóch głośnych ataków pozostałych czeczeńskich bojówek, które nigdy nie złożyły broni. Pierwszym z nich był zamach przeprowadzony na stadionie w Groznym, za którym stał Szamil Basajew, a w wyniku tego zamachu zginął m.in. Kadyrow. Drugim natomiast był zamach na szkołę podstawową numer 1 w Biesłanie we wrześniu 2004 roku. O zamachu na szkołę numer 1 w Biesłanie także zrobiłem jeden materiał. W wyniku tych tragicznych wydarzeń Rosjanie przeprowadzili m.in. operację mającą na celu likwidację Maszadowa. Operacja ta została przeprowadzona 8 marca 2005 roku przez oddziały rosyjskiego specnazu. Po likwidacji Maszadowa Rosjanie odmówili wydania ciała rodzinie. Wokół śmierci samego Maszadowa nie brakuje różnego rodzaju teorii, jednak nie ma na to jednoznacznych dowodów. Chociaż Rosjanie uznali koniec wojny w 2002 roku, to oficjalnie jej zakończenie nastąpiło dopiero w kwietniu 2009 roku. Wojny czeczeńskie były niezwykle brutalne i każda ze stron miała wiele na sumieniu. Nie zabrakło w niej okrutnego traktowania cywili, przeprowadzonych ataków terrorystycznych, a także różnego rodzaju prowokacji. Oczywiście podałem tylko część informacji na temat wojen czeczeńskich, ponieważ na ten temat mógłbym właściwie otworzyć osobny kanał. Do dnia dzisiejszego sytuacja w regionie jest dość napięta i kilkukrotnie naprawdę niewiele brakowało, żeby wybuchła kolejna wojna pomiędzy Czeczenią a Federacją Rosyjską. Nie brakuje też twierdzeń, że wydarzenia, które spowodowały wybuchy zarówno pierwszej, jak i drugiej wojny czeczeńskiej, były spowodowane przez surowce naturalne takie jak ropa. Tego prawdopodobnie jednak nigdy się nie dowiemy, a opinie na temat wybuchów tych wojen czy odpowiedzialności za śmierć tysięcy osób pozostawiam Wam. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania pyłu w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, gdzie dowiecie się tematów przyszłych odcinków. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć!